Pana marszałka Witolda Wróblewskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj wielki dzień dla województwa, bo tak jak powiedział Pan Marszałek, już w 2000 roku w strategii pojawiło się lotnisko, a żeby je zrealizować, to nie tylko trzeba mieć pomysł, ale również środki finansowe. I z Regionalnego Programu Operacyjnego na liście indykatywnej pojawiło się lotnisko w Szymanach jako projekt Olsztyn-Mazury, gdzie dzięki również podjętej uchwale przez Sejmik Województwa 31 sierpnia 2011 roku mogliśmy utworzyć samorządową spółkę, gdzie 100% udziałów posiada samorząd województwa, która podjęła cały proces przygotowawczy do inwestycji. Chcę tu przypomnieć kilka takich momentów, które w trakcie tej inwestycji były bardzo ważne, a mianowicie, tak jak Państwo pamiętacie, dla nas najistotniejszymi elementami, żeby można mówić o skorzystaniu ze środków unijnych, był raport oddziaływania na środowisko i studium wykonalności, gdzie wiemy, że lotnisko jest w obszarze chronionym Natury 2000. Rok czasu była robiona inwentaryzacja, zbieraliśmy wszystkie informacje i na tej podstawie przygotowywana była decyzja środowiskowa. I tu chcę jeszcze raz serdecznie wszystkim, którzy brali w tym procesie udział, podziękować, bo trudno to sobie wyobrazić, że w tak trudnym ekologicznym obszarze nie wpłynęła żaden protest z organizacji ekologicznych. To świadczy o profesjonalnym przygotowaniu materiałów, o właściwym podejściu do przygotowania całego procesu inwestycyjnego. I ta decyzja środowiskowa, można powiedzieć, była takim według mnie krokiem milowym, który dawał zielone światło na to, że ta inwestycja może powstać. Oczywiście kolejne kroki to przygotowywanie dokumentacji. Tak jak Państwo pamiętacie, najpierw na terminal przygotowywana była koncepcja, no i po otwarciu ofert sąd konkursowy stwierdził, że jest ponad 250 ofert złożonych przez firmy projektowe. Oczywiście naszym największym wrogiem jest czas, którego mamy niewiele, bo do końca 2015 roku całe przedsięwzięcie musimy zakończyć. Wobec tego ten sąd konkursowy, można powiedzieć, musiał pracować w przyspieszonym tempie i z dużą, jak to się mówi, energią, żeby wyłonić tego jednego, który wygrał konkurs i przygotowywał dokumentację. Obecnie zakończyliśmy proces przygotowawczy i tak jak Państwo widzicie, lotnisko już wygląda jako wielki plac budowy, bo celem pierwszym i podstawowym, gdzie jest już wykonawca, wykonuje pole wzlotów, czyli pas startowy wraz z drogami kołowania. Urządzenie będzie tam ILS-a kategorii pierwszej, które będzie urządzeniem nawigacyjnym, światła nawigacyjne. To również bardzo ciekawa metoda kruszenia betonu metodą wibrorezonansową, którą dzisiaj też przy okazji pokażemy, gdzie jest po raz pierwszy na lotnisku ta technologia amerykańska i w Polsce wprowadzona. Chcę powiedzieć, że widać również inne zadanie, które jest realizowane, ogrodzenie wraz z drogą patrolową. Wiemy, jak lotniska muszą być przygotowane ze względów bezpieczeństwa i tu widać, że ta inwestycja jest również zaawansowana. Realizujemy to zadanie sprawnie i skutecznie. Kolejnym tematem, tu akurat namioty w tej chwili zasłaniają, ale jest stary obiekt terminala, gdzie będzie on zmodernizowany, przebudowany dla potrzeb służb technicznych i Straży Granicznej. Także tutaj też jest wykonawca, będzie to i jest realizowane. Kolejny temat, który się wiąże i to chyba jeden z tych najbardziej znanych i dyskutowanych, to jest sam budynek terminala, który będzie po tamtej stronie pasa startowego. I ten budynek o powierzchni zabudowy około 6000 m2
Od wtorku w przetargu wygrywająca firma zacznie realizować. To są plus do tego obiekty zabezpieczające. Myślę tu o strażnicy, straży pożarnej wraz ze sprzętami. I to jest w ramach tego projektu. Natomiast jeszcze oprócz samego projektu, w którym musimy się zmieścić w 50 milionach euro, będą inwestycje towarzyszące. I tą inwestycją towarzyszącą, proszę Państwa, to będzie droga dojazdowa, którą wspólnie z panem wójtem gminy Szczytno zamierzamy zrealizować, czyli 1,5 kilometra drogi od drogi numer 57 do terminala, która nie jest bezpośrednio w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego. I element towarzyszący to jest dojazd koleją, czyli 1,5 kilometra torów kolejowych, które będą doprowadzały szynobus bezpośrednio na peron zadaszony pod terminal pasażerski. Proszę Państwa, to tak najkrócej, jeśli chodzi o samą inwestycję. Chcę powiedzieć, że traktujemy to jako pierwszy etap. W następnym etapie powinna się pojawić funkcja cargo do przewozów towarowych. Powinna się pojawić specjalna strefa ekonomiczna umożliwiająca również przyciągnięcie inwestorów związanych z działalnością lotniczą. Kończąc, pozwólcie Państwo, że wszystkim podziękuję, którzy brali w procesie przygotowawczym dzisiaj, że mogą firmy budowlane już wykonywać konkretne prace. Ale niektórym instytucjom i osobom chciałbym podziękować w sposób szczególny. Chcę podziękować Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności też i oprócz projektu samego związanego z Unią Europejską, ale również działania na rzecz umożliwienia podłączenia linii kolejowej do naszego terminala. Chcę podziękować Ministerstwu Środowiska i tu, proszę Państwa, jest z nami dzisiaj ówczesny wiceminister pan Janusz Zalewski, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj jest zastępcą dyrektora w Lasach Państwowych, gdzie też mamy tutaj swoje tematy związane z lotniskiem, ale panie ministrze, serdecznie dziękuję za to, że przy pana wielkim udziale i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tutaj na lotnisku ta współpraca wyszła nam wspaniale, tak jak słyszeliście Państwo, bezproblemowo, jak również przy budowie 350 km dróg wiele tematów z panem ministrem konstruktywnie mogliśmy realizować. Chcę podziękować na ręce pani minister Urszuli Pasławskiej. Podziękowania dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Wiemy, że tu po drodze mieliśmy trochę tematów związanych z nieruchomościami, z darowiznami. Serdecznie dziękuję za wsparcie i pomoc, bo jeżeli byśmy nie mieli uregulowanej sytuacji nieruchomościowej, problem byłby w ogóle z realizacją całego obiektu. Oczywiście również Ministerstwu Obrony Narodowej. Chcę podziękować parlamentarzystom, a w szczególności panu posłowi Mironowi Syczowi, który włączył się bardzo aktywnie przy tych problemach, które mieliśmy. Serdecznie dziękuję panu Marianowi Podziewskiemu, wojewodzie warmińsko-mazurskiego. Powiem, ja bym sobie życzył, żeby pozwolenia na budowę i współpracę, którą mieliśmy, a tak jak powiedziałem, naszym wrogiem największym był czas. I tutaj pan wojewoda i jego pracownicy, jego zespoły praktycznie bez jakiejś tam zbędnej zwłoki bardzo szybko wszystkie uzgodnienia nam przygotowywali i robili. Chcę, korzystając również z tej okazji, podziękować panu Jarosławowi Matłach, staroście szczecińskiemu. Również wiele uzgodnień tutaj związanych na terenie lotniska i panu wójtowi gminy Szczytno, panu Sławomirowi Wojciechowskiemu, z którym nie kończymy jeszcze naszej współpracy, bo jeszcze kilka inwestycji jest razem do zrealizowania. Proszę Państwa,
Nie byłoby dzisiaj tego spotkania, gdyby nie Piotr Ołoski, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który naprawdę, jeśli chodzi o zezwolenia, wpisy do rejestrów, bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi, całemu ULC-owi za tak konstruktywne podejście i w szybkich terminach zrealizowanie tego wszystkiego. Chcę podziękować również panu Krzysztofowi Kapis, prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jego pracowniku, przepraszam, prezesowi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Proszę państwa, tutaj już Polska Agencja się włączyła i realizuje, bo mamy wybudowaną już wieżę radiową, która zapewnia, ta inwestycja już jest na ukończeniu właśnie ze środków finansowych PASPU. Serdecznie panie prezesie dziękuję i pana pracownikom. Możemy na was liczyć i liczymy przy uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego i zrealizowaniu tak zwanego DME Divora, który PASP, mam nadzieję, na tym lotnisku nam wybuduje. Bardzo duże słowa uznania i podziękowania dla pana Stanisława Dąbrowskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. To, co mówiliśmy o tym, że nie było protestów do decyzji środowiskowej, to wielka zasługa pana dyrektora i jego pracowników, gdzie my, powiem szczerze, tak na bieżąco przy raporcie kontaktowaliśmy się i była ta współpraca wyjątkowo dobra. Również chcę podziękować zarządowi Polskich Kolei Państwowych PKP PLK, dlatego, że oni tej inwestycji tutaj dojazdowej do terminala nie planowali. Udało się z ówczesnym wiceministrem ich przekonać i ta inwestycja już komplementarnie łączy terminal. Za to serdecznie dziękujemy. No i oczywiście realizują te 1,5 kilometra dojazdu w tej chwili od drogi kolejowej 35. To jest ich zadanie. Serdecznie dziękuję pani Beacie Barbarze Zaleskiej, warmińsko-mazurskiemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Również tutaj to jest teren, gdzie jest badany archeologicznie i w trakcie inwestycji również wychodzą pewne jakieś problemy, ale dziękuję za konstruktywne podejście. Szanowni państwo, chcę podziękować projektantom, w szczególności panu Ryszardowi Zarębie z Polkonsultu, który i jego pracownikom, którzy projektowali pole wzlotów, przedsięwzięcie duże, jak również panu Tomaszowi Lela, zwycięzcy konkursu, który przygotowywał projekt terminala. Dzisiaj te obydwie inwestycje są dzięki nim realizowane. Kończąc, chciałbym szczególnie i serdecznie podziękować prezesowi naszej spółki, panu Leszkowi Krawczykowi. Chcę powiedzieć, że z wieloma współpracowałem przy realizacji inwestycji. Zresztą taka była historia, kiedy utworzyliśmy swoją spółkę samorządową. Chcieliśmy, żeby poprowadził ją ktoś, kto wybudował lotnisko i ma na ten temat wiedzę praktyczną, a nie tylko teoretyczną. Byłem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, pan prezes właśnie podpowiedział pana prezesa Leszka Krawczyka, mówi, wybudował Wrocław, wybudował Łódź, na pewno sobie poradzi, ale czy się zgodzi? Po naszych rozmowach jestem mu bardzo wdzięczny, zgodził się i jak mówią, do 3 razy sztuka, a także trzecie lotnisko będzie mógł wpisać w swoim CV, że jest ekspertem od spraw budowy lotnisk. Panie prezesie, serdecznie dziękuję i też jednocześnie mobilizuję, bo tutaj, jak państwo widzicie, wielki plac budowy, to trzeba skoordynować. Życzę wszystkim wykonawcom, którzy wygrali przetargi, żeby wykonali to zadanie w terminie, a nam wszystkim, żeby lotnisko, które zawsze było szeroko dyskutowane, tak jak mówił pan marszałek, fizycznie zostało zmodernizowane i funkcjonowało. Serdecznie dziękuję. Dziękuję za przybliżenie całości tego tematu lotniska. Teraz poproszę o zabranie głosu pana posła Mirona Sycza.